Witam bardzo serdecznie. Myjnia automatyczna BP. Można dostać się do samochodu i zobaczyć, jak odbywa się cały proces mycia auta. Pamiętajmy, aby złożyć lusterka, a potem suszenie. No to po kolei. Należy najpierw wykupić program mycia, aby otrzymać kod, który należy wprowadzić na klawiaturze do myjni automatycznej. Zanim cały proces mycia się rozpocznie, należy sobie przygotować grunt, czyli uchylić drzwi samochodu, aby móc szybko do niego wskoczyć, jak tylko zaczną się zamykać drzwi, czyli opuszczać będzie się brama myjni. Czyli po kolei robimy tak. Odkręcamy antenę dachową, składamy lusterka boczne, wjeżdżamy elegancko, aż tam się zaświecą zielone lampki, że samochód dobrze stoi. I na klawiaturze, na automacie wpisujemy kod. Jak przyciśniemy Start, Go, to zacznie się zamykać brama. Wtedy szybciutko wskakujemy do auta i zamykamy się w środku. I możemy przesiedzieć cały cykl mycia samochodu w środku. Jest to bardzo wygodne, na przykład w sezonie zimowym, kiedy na dworze jest naprawdę zimno, a tutaj w myjni możemy sobie posiedzieć. Jak widzimy na filmie, nasz samochód jest wstrząsany, myty, wałkowany, wszystko się z nim dzieje, jest to myjnia jak najbardziej dotykowa. Najpierw nasze auto jest oblane pianą, potem takie wałki z paskami tłuką po całym samochodzie, aby na samym końcu to wszystko spłukać. Wałki chodzą bokami, górą i teoretycznie powinno się też spryskać podwozie i powinny być umyte koła. Oczywiście w zależności od wykupionego programu mycia. Potem już tylko spryskanie wodą i doczyszczenie całej karuserii zewnętrznej samochodu. No i oczywiście, jeżeli jest zima, to zależy nam, aby auto było suche. W związku z czym po zakończonej takiej kąpieli wodnej następuje proces suszenia. Tutaj widzimy, że wałki się już skończyły swoją robotę i teraz spryskiwany jest prawdopodobnie środek nabłyszczający samochód. I opuszczana jest gigantyczna, wielka, ogromna suszarka, która nam tą całą wodę z karuserii zdmuchuje. Huczy, buczy i dzięki temu auto zaraz będzie bez żadnych kropel wody. Tutaj możemy zobaczyć, że te wszystkie czujniki się dostosowują i kropelki wody czarodziejsko znikają, uciekają do góry. I na tym to polega, że auto mamy czyste i wysuszone. Jak widać, tutaj film jest 3:35, prawie 4 minuty. No oczywiście cały cykl troszeczkę dłużej trwa, ale nie chciałem Was zanudzać. No i po skończonym osuszaniu, najpierw zdmuchiwanie, potem jeszcze osuszanie, mamy komunikat świecącej lampki zielonej, że można już wyjeżdżać.